Firma Agrohest, znany koncern chemiczny i nasienny, obchodzi w tym roku 25-lecie. Przedsiębiorstwo zajmuje się kompleksową obsługą rolnictwa w regionie centralnej Polski. Rolnikom indywidualnym i firmom dostarcza artykuły do produkcji rolnej. Firma powstała w 1991 roku i jej założycielem był Tomasz Rybarczyk. Dzięki jego inicjatywie i zaangażowaniu kapitału powstało prężne przedsiębiorstwo. Pracowałem w państwowych gospodarstwach rolnych, w Sadowniku Niewidnie i zarabiałem mniej niż moja żona, która pracowała jako nauczycielka. A w związku z tym, że jestem facetem ambitnym, to starałem się, tak powiem, wykazać rodzinnie, że mogę też coś zrobić. I na początku to była założona działalność w zasadzie takiej dorobienia do pensji, tak? Ale po pół roku dorobienia do pensji okazało się, że tej pracy jest tyle i możliwości zarobienia jest tyle. Moja wiedza jest tak ogromna, że po wielokrotnym przemyśleniu decyzji o odejściu, wtedy miałem jakieś stanowisko, perspektywy zostania we władzach spółki w Iwnie, podjąłem decyzję o odejściu, czyli podjąłem decyzję o tym, że będę miał gorzej, tak? Będę pracował jako kierowca, magazynier, księgowy, sprzedawca, ale okazało się decyzją w 100%, bo dzisiaj jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. 5 lat to na pewno ogrom doświadczenia, które pan zdobył. I proszę powiedzieć, jak pan ocenia te 25 lat, jeżeli chodzi o rynek rolny? W tym roku 90 spodziewał się pan, że tak będzie teraz, w 2015-2016? Skądże? Oczywiście to były ciężkie czasy. Praca po 12-16 godzin dziennie, po to, żeby to wszystko pozamykać. Ale co mnie to nauczyło, jaki był rynek rolny? Zupełnie dzisiaj mamy bardzo wysoki poziom świadomości rolników, ich wiedzy, możliwości finansowych, możliwości kapitałowych. To są zupełnie inni ludzie, są zupełnie inni ludzie. Tak samo myślę, że ja jestem inną osobą 10-25 lat temu, z ogromnym kapitałem, wiedzą i doświadczenie. I myślę, że to wszystko procentuje w dwie strony, tak? Czy korzysta z tego rolnik, korzystamy z tego my jako firma. A jaki wpływ na rozwój właśnie tego sektora miało wejście Polski do Unii Europejskiej? Otworzyło nam drzwi. Ogromny. Wtedy otworzyły się naprawdę, 2004 rok, otworzyły się perspektywy, wtedy rolnictwo ruszyło z kopyta. Czy pani pamięta, 2001-2002 pszenica była po 100 euro. To były ceny, tak powiem, ustalone rządowo, trzeba było to gdzieś tam sprzedawać, ceny rynkowe były niższe, także to była ogromny problem był. Wejście do Unii otworzyło nas rynki europejskie. To, co dzisiaj mówił pan profesor Balcerowicz, że my jesteśmy się eksporterem żywności. Eksportujemy 5 razy więcej niż w roku 2004. To, co dzisiaj mówiłem, też w roku 2014 wyeksportowaliśmy 5 milionów ton zbóż, rzepaku, kukurydzy. Mhm. Także to pokazuje, że jesteśmy, potrafimy robić, tak? Potrafimy dobrze produkować te produkty, potrafimy też je dobrze sprzedać. Także dla nas wejście do Unii to jest ogromny zaszczyt. W konferencji wziął udział profesor Leszek Balcerowicz, który chętnie odpowiadał na pytania dziennikarzy dotyczące makroekonomii. W jego ocenie rozwój polskiego rolnictwa po 1989 roku na tle sąsiednich krajów byłego bloku wschodniego poszedł w bardzo dobrym kierunku. Profesor Leszek Balcerowicz zdradził, że jego rodzice zajmowali się hodowlą zwierząt. Mój ojciec był kierownikiem futrzarni świn, która musiała być państwowa w czasach PRL-u, bo ich było dużo. Jak Agrohest będzie wyglądać za kolejne 25 lat? No, tego myślę, że nikt nie wie. Nawet ja. No, to powiedzmy myślę, w ciągu 5 lat. Myślę, że Agrohest przed 10 lat, 10 lat do tyłu, tak? W roku 2005. A dzisiaj to jest, tak powiem, rzecz nie do wymyślenia, nie do wyobrażenia. A my w ciągu 10 lat wzrosliśmy o 300%. Jak będzie za rok, nie wiem, za 5 lat, w roku zmieniamy system komputerowy, zmieniamy system zarządzania po to, żebyśmy mogli wejść na wyższy poziom sprzedaży, zmieniamy system zarządzania. Myślę, że to będzie procentowało oczywiście. Też wiąże dużo nadzieję z moimi spadkobiercami, czyli z moimi dziećmi, synem, córką, że ten biznes przejmują i co? No i mam nadzieję, że za 5 lat będę miał mniej pracy i będę korzystał z tego, co wypracowałem.